To miał być spokojny rok. Fajna szkoła, super klasa. Myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy, a jednak. W naszej klasie pojawiła się Julka. Jej ojciec dostał pracę u nas w mieście. Przeprowadzili się z drugiego końca Polski. Zobaczyłem ją na rozpoczęciu roku. Wyglądała na mocno wystraszoną. Potem obczaiłem ją na fejsie. Smęciła coś, że tęskni za starą klasą. Znajomymi i chłopakiem. Julka z dnia na dzień była coraz bardziej spoko. Z poczuciem humoru. Taka nieśmiała mistrzyni ciętej riposty. Chłopaki od razu się do niej ślinili. Mi też padło w oko. Tylko miała tego swojego Darka. Jakoś na początku września robiłem u siebie domówkę. Było nieźle. Zresztą my zawsze się dobrze bawiliśmy. Była na niej też Julka. Wyglądała świetnie. Nie mogłem od niej oczu oderwać. Pomyślałem, że co mi szkodzi z nią zatańczyć. No i tak tańczyliśmy całą imprezę. Wydawało mi się, że coś między nami jest. Zresztą nie tylko mi. Połowa zdjęć z imprezy to my i komentarze później pod nimi. No co, dobrze się bawiliśmy i było to widać. Ale nie spodobało się to kilku kolegom z jej starej klasy. Dostała kilka nieprzyjemnych komentarzy, zerwała z chłopakiem. Było mi głupio, bo pomyślałem, że to przeze mnie. Odezwałem się do niej i okazało się, że już od dłuższego czasu się między nimi psuło. Zaczęła usuwać ich wspólne zdjęcia, ubyło jej trochę znajomych. Była smutna, ale dała się w końcu namówić na kino. Potem jakoś tak wyszło. Straciłem dla tej dziewczyny głowę. Liczyła się tylko ona. Spędzaliśmy razem każdą wolną chwilę. Każdy wolny czas. Albo gadaliśmy wieczorami na necie, na Skype'ie. A jak na początku grudnia rozwalił mi się telefon, to myślałem, że oszaleję. Schodziłem prawie z kompa i musiałem odkurzyć swój tablet. Wtedy pomyślałem, że się w niej zakochałem. Fajne uczucie. Na święta, jak zawsze, pojechaliśmy z rodzicami w góry. Śnieg, deska, no, było spoko. Tylko nie było Julki i tęskniłem. Chyba miałem za dużo czasu. Wieczorami wpadł na ten debilny pomysł. Poprosiłem ją, żeby wysłała mi fotkę, taką odważną. Wysłałem jej najpierw swoją na zachętę. Podziałało. Odesłała mi to, co chciałem. Z napisem na zawsze. Długo gadaliśmy tego wieczora. Rano poszedłem na cały dzień na stok. Zapomniałem telefonu, bo podłączyłem go do ładowania. Pogoda była super. Ogólnie udany dzień. Do czasu. Jak wróciłem, nie mogłem zrozumieć, co się dzieje. Miałem z 30 nieodebranych połączeń. Julka wysyłała jakieś SMS-y. Jak mogłem to zrobić? Skąd to zdjęcie? Dawała mi jakieś ostatnie szanse na wytłumaczenie. Nic z tego nie rozumiałem, ale czułem, że to coś poważnego. W necie to samo. Ludzie do mnie pisali na fejsie, na Skype'ie, że zasłużyłem sobie na to, że jesteśmy z Julką siebie warci, że Julka to niezła laska, że powinniśmy się zgłosić do jakiegoś talk show z naszą historią. Totalny chaos. W końcu w jednym z powiadomień zobaczyłem fotomontaż naszych zdjęć, które wysyłaliśmy sobie poprzedniego wieczora. Myślałem, że zapadnę się pod ziemię ze wstydu. Wszystkie cholerne dźwięki powiadomień. Zadzwoniłem do Julki i ona coś bredziła, że to był to wkręcił, że mnie przeprasza, że to pomyłka. W życiu się tak na nikim nie zawiodłem. Potem zadzwoniłem do swojego kumpla, on to wszystko śledził w sieci. Okazało się, że ktoś wrzucił do neta tamto zdjęcie Julki. Śmiali się z niej, udostępniali. Tylko że ona myślała, że to ja to zrobiłem. Nie wiem, jak mogła tak pomyśleć. Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy. Nawet ze mną nie porozmawiała, tylko z zemsty wrzuciła moje zdjęcie. Niby tylko na chwilę, zaraz je pracowała. No ale wystarczyło, żeby wszyscy je zobaczyli, skopiowali i wiadomo. Zdjęcie zaraz wróciło. Przeróbki, fotomontaże, same żarty, hejty. Nie wiem, ile czasu spędziłem gapiąc się w ścianę.
Potem wyrzuciłem Julkę ze znajomych, zacząłem usuwać nasze wspólne zdjęcia i te chamskie komentarze. No i ludzi, którzy je wrzucali. Myślałem, że to moi przyjaciele. Myślałem, że mogę ufać mojej dziewczynie.